poszedłbym szerzej, ponieważ uważam, że dzisiejsza Rada Krajowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej przede wszystkim będzie miała odzwierciedlenie na sytuację w całej Lewicy jako takiej. Dzisiejsze posiedzenie Rady Krajowej świetnie zostało przygotowane. Będzie dotyczyło takich kwestii jak po pierwsze program Sojuszu Lewicy Demokratycznej w wyborach do Europarlamentu, a po drugie ustalenie szczebla koalicyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego w roku 2009. Lubelszczyzna jest jednym z największych beneficjentów pomocy unijnej. To dzisiaj na Lubelszczyznę spłynęły te środki, które umożliwiły znaczne przeobrażenia na wsi, w małych miasteczkach. I to Lubelszczyzna dzisiaj powinna być wdzięczna Unii Europejskiej za to, że te zmiany zaszły. Ja przypomnę, że to właśnie na Lubelszczyźnie próbowano grać kartą antyunijną, strasząc tą Unią Europejską. Wszystkie te groźby nie potwierdziły się. To dzisiaj w województwie lubelskim powstają nowe hale sportowe, powstają nowe drogi, a powstają nowe wodociągi. I dzięki temu województwo lubelskie ma historyczną szansę na to, aby wyjść z zapaści różnicy cywilizacyjnej, jaka dzieliła do tej pory województwo lubelskie od reszty kraju. Dzięki Unii Europejskiej przestajemy być Polską B.